kochani. Konkurs polega na zbudowaniu, narysowaniu, zrobieniu w sumie czegokolwiek z uniwersum Logana Cappuccino w stylu Lego. Wiecie, o co chodzi. Typowe styl Lego. Oby ten stream się skończył jak najszybciej. Żeby w ogóle odpalić, to muszę wejść na dysk, który udostępnił mi Sławko. Sławko, chodź o tym spika jeszcze. Sam mogę tego nie przeżyć. Aha, jeszcze Żyli. Żyli za chwilę zapoznamy. Może ich zaproszę, tylko tam na tym spiku strasznie brzydko mówią. Na 3-4 odmutowuję i muszę szybko... Siema, mam streama. Bo ja będę pracy takie Lego pokazywał. I aha, ale ja mam streamka twojego odpalonego, a, dobra, no to słuchajcie, no to możecie tam rzucić okiem na te prace z Lego. Bo będziecie takim trochę niezależnym jury, ale wasz głos nie ma jak wpływu, bo będziecie takim pomocniczym jury. I będę was czasem o coś pytał, więc jak tam rzućcie czasem oko na pracę i tyle. Ja tu się zmutuję, ja możecie sobie komentować na razie, potem się odmutuję. Ja będziecie tym, taką ławą przysięgłych. Jak pokażesz pracę, słuchaj, jak pokażesz pracę, to się odmutuj i my będziemy, dobra, mówić, będę dobra? Pokazywał i będę was potem pytał o wszystko. Dobra, no to jesteś w kontakcie, ja się mutuję. Laureatami konkursu i w ogóle osobami, które wysłały cokolwiek na ten konkurs Lego, to Szymon S, Szymon GG, Stare Mleko. O, to Stare Mleko wysłało, patrzcie coś. I to jest podejrzane. Ale mi też się teraz to nie włącza, a wcześniej się włączało. No właśnie, też się włącza, więc może mu się usunęło to. Mam nadzieję, że Stare Mleko jest na czacie. Jakby, wiem, że większość ma wpisie ten konkurs, ale powiem, że niektóre pracy mnie prze... No niektóre są fajne, słodziutkie, nie? Bo to, wiecie, przedział wiekowy jest... Nie ma przedziału, jest dowolny, więc to też młode osoby pewnie brały udział w tym konkursie. Tak mi się wydaje. Więc proszę was też o wyrozumiałość. Kurczę, ja muszę chyba ukontentowić to wszystko w jedną stronę, bo mieszam dwie grupy z jakby, no, wiekowe. I tu na przykład 13-latek, 14-latek... wysyła pracę i może być niegotowy na tych na przykład 25-letnich ogrów z internetu, którzy zaczną się dobierać do jego matki. No trudno, no pamiętajcie, to wszystko jest żart. To wszystko jest żart i dobra zabawa. No dobra, moim asystentem będzie Sławko, mamy też niezależne jury i mamy też was. Sławko będzie robił ankietę na Strawpolu, będzie wrzucał na linki na czacie, wy będziecie głosować. Chociaż nie wiem, czy to nie będzie przerost formy nad treścią, jak zobaczymy kilka prac. No. Pamiętacie, że może rzeczywiście muzykę odpalę, póki są zdjęcia. Praca Szymona S. To jest chyba furgonetka Logana Cappuccino. A tu kolejka ludzi na serwerze. Kolejka Logan Cappuccino, długie rude włosy, czarnoskóry, zgadza się, chociaż chyba... A, rękawiczki. Dobra, odzorowane, zbudowane z własnych klocków i to mi się podoba. Zbudowane z własnych rzeczy. Mam nadzieję, że to nie było tak, że... Ej, mordo, ty masz klocki, weź coś zbuduj, wyślij mi zdjęcia. Mam nadzieję, że to osoba, która... Wiecie, jak to jest. Dobra, to by się zgadzało. W środku może... To może być ten, jak on się nazywał, Bobby, czyli Heimer. To by się zgadzało. Fryzura możliwe, że podobna. Nie jestem pierdolnięty, ale chodzi o to, żeby to ocenić. Wiadomo, że to jest zabawka, klocki, Lego, ale jeśli chodzi o tematykę konkursu, Sławko, co myślisz? Ja myślę, że okej. Fajnie, że z własnych klocków. Tak, z własnych klocków siedzi w środku. No, na początku jest grubo. To na początku jest grubo. Mam nadzieję, że nie wywozi poprzeczki i zgadzałoby się. Wszystko jest wzorowane. Jest budka. On chyba ma szybę tylko z tej strony, taką skośną, ale wiadomo, gdzie się przypierdalał, nie? To był Szymon S. Szymon S. już nam wpada w oko. Fajne starania u siebie w domu plus miasto. Kurwa, to jest dobry klimat. Zobaczymy, co przygotował jego imiennik. Szymon G. G. To jest tylko zdjęcie i grafika. Oczywiście w klimacie Lego podobają mi się te klimatowe rzeczy. Jasne, pewnie nie ma klocków. Normalny klimat. Wiadomo, że to jest grafika, fajnie, ale na pewno poprzednik już by był klasyfikację wyżej. Ale jest okej, fajna graficzka. Inspirująca, może na pudełko, albo do bajki. Logan Lego, taka bajka. Okej. Szymon GG, stare mleko, no i tu są problemy, bo nie da się... Stare mleko odpaliło i wrzuciłem ci fotki renderu na Discorda. Fotki renderu na Discorda mi wrzuciłeś, dobra, na stare mleko. Dobra, więc sprawdzamy pracę, żeby to było wszystko chronologicznie. Praca starego mleka. To jest praca starego mleka. Wcipe, dobra, gostek. To jest Logan grający w piłkę. To jest Logan Cappuccino grający w piłkę. No, nieźle. Mocny zawodnik. No, na razie top 3 na pewno. Na te 3 prace to top 3 miałbyś, kurde, mały zestaw Lego. Za 150 zł. Świetnie. Sitsu, kojarzę go z czatu. Niezły z jego, kurde, zawadiaka. Dziękuję. Stworzyłem model Logana Cappuccino 3D w trakcie pobytu w więzieniu wykonanym przy użyciu... Ale stworzyłem model 3D Logana Cappuccino... A, że Cappuccino w trakcie więzienia, tak? Bo myślałem, że ten chłop siedział w pierdolu i stworzył ten model. To by już było spoko. Zobaczymy, co to jest. Ja chyba to widziałem. Zobaczymy, co to będzie. To jest nagrane na żywo. No, niezła tutaj animacja. Mocny zawodnik. To był oczywiście Shih Tzu ze swoim szemranym tutaj
obrazkiem, animacją, Loganem Cappuccino zbudowanym z Lego. Jak myślicie, top 2? No na razie ten gościu, to zbudował z Lego, wiadomo, przychylny jestem w jego stronę. Ale jak odpowiem, to Sebastian K. Sebastian K. O kurwa, tu jest grubo, bo tu mamy George'a, który na masę dużego samochodu, to Lilliputy albo giga samochody to są. To jest Logan Cappuccino, no odzorowanie Cappuccino jest dopierdolone. Fajna kurteczka, to jest top 3 na pewno. Samochód trochę za duży, ale... Logan Cappuccino odzorowany perfekcyjnie. Może bez samochodu by było spoko. Tutaj mechanik, kurwa, ale koło większe od typa. To jest chyba Flintstone. Ale spoko, moim zdaniem Logan jest w porządku. Logan jest bardzo w porządku, no i jest prawdziwy, w sensie zbudowany z zestawu Lego, czy ktoś tam jest pasjonatem. To będzie chyba Eddie Carbon, jak jechał na rozprawę sądową. O, przecież to jest Montez. Montez dogadujący sprawę z Flintstone'em, a tutaj Cappuccino przekazuje broń. O, poczekaj, Geta Roleplay JKB. No i jest jakaś tutaj forma grafiki, no to jest top 2, top 1, to będzie walka top 2, top 1. No, 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 to mi się podoba. I to był Sebastian K? Ty, Sławko, oglądasz teraz misję? To był Sebastian K czy Sebastian J? O kurczę, Sebastian J, to jest hasło na maila, może zlikował, ale już jestem. Co zrobiłem? Zlikowałeś hasło na maila, ale już zmieniłem. Dobrze, czy już mają naszego maila od konkursów? Teraz już nie, ale... Dobrze, przepraszam, Sławko, wiesz jak to jest, ale powiem ci, że zdaje mi się, jesteś czujny. Na pewno wszystko dobrze. Na pewno wszystko dobrze. Jest okej, jest okej. Bo to porejestrują na to jest konkursowy mail, bo to jest pierwsza edycja mojego konkursu, a po takim dobrym odbiorze, to, bo już widzę, że jest dobry odbiór, na pewno będzie druga edycja, którą niebawem ogłoszę. Sebastian J, kolejna praca, to jest super miasto. I tu jest grubo, ale kojarzę ten zestaw, bo ja też jestem sympatykiem i nie ukrywam, miałem podobny zestaw. Troszkę nowszej generacji, ale miałem. Łyse chłopy, chłop na linie zjeżdża, straż pożarna. No, powiem wam tak, ja ten zestaw kojarzę, nie za próba, no niby miasto, komenda na Mission Row. Znaczy brak związku w ogóle chyba z Loganem Cappuccino tutaj, nie? Dwa zestawiki zestawione ze sobą. Tak, tak, ale pamiętaj, że to może być praca młodego dziecka, młodego artysty, a ty jak, nie wiem, siekierą odciął, psz, nie mam związku z Loganem Cappuccino. Nie, ja widzisz, jak się pisze wiersze, to się każdy inaczej interpretuje. Jakby się przyjrzeć, to kto wie, czy Logan Cappuccino nie był przewożony którymś z tych pojazdów na... do więzienia. Na pewno będzie pod uwagę, na pewno starania i fajne ustawienie tych figur. To był Sebastian J, świetna praca. Teraz przechodzimy do Ratala. Graficzki, obrazki. Poczekajcie, bo jest opis. Poczekajcie, opis. Siema. W mojej pracy skupiłem się nie tylko na postaci LOG z GTA, ponieważ uznałem, że zawężenie tej świetnej postaci tylko tej jednej gry będzie dla mnie krzywdzące, ponieważ LOG występuje w wielu światach. Może nie zawsze pod tym samym imieniem, ale zawsze z tym samym charakterem, za którego go kochamy. Zastanawiam się również, co łączy te wszystkie postacie i jesteś z nimi ty, Rudzielcu. Mam nadzieję, że praca się spodoba nie tylko tobie, a również całej społeczności. Oh yeah, odklej cast! Praca nie jest super dopieszona, bo aktualnie nie mam dużo czasu, ale w mojej głowie jest jeszcze trochę pomysłów. Tak napisał w liście. Czuję się, jakbym był jakimś redaktorem gazetki, jaka była w dawnych czasach. Takie było, kurwa, Kaczor Donald, Klik. Wysyłał się te prace na końcu tych gazetek, były takie prace, pamiętacie? Zawsze ja wysyłałem, kurwa, te prace i nigdy mnie tam nie wrzucali. Zawsze tak sprawdzałem szybko, ciekawe czy moja jest, kurwa, znowu jakiś niedźwiadek spierdolony do Asi z Zabierzowa czy tam skądś, wiesz o co chodzi. I jeszcze chujowo narysowane, a ja tam dopierdalałem różne grafiki, ale mniejsza z tym. Przechodzimy do pracy, no i mamy tutaj... na łańcuchu dziewuchę tutaj... Kojarzę taką scenkę. Czemu to jest na łańcuchu? Co jest grane? Szako! O, to jest dobre! To jest kurwa dobre! I Tower! To jest kurczę dobre, tylko że wiesz, to nie jest skonstruowane, wiesz... Aha, Gusia, kurwa, teraz kumam! Aha, że Gusia na łańcuchu, kurwa, no jesteś... Na pewno nie masz 9 lat, ty chory pojebie. Z 13 co najmniej. Kurwa, dzieciaki, co macie w głowach? Kobiety mi na łańcuchu wiążą. Dobra, to, ale to jest dobre, tylko to nie jest w temacie. No tu mamy Logana Cappuccino, chyba że ci właśnie... Widzisz, to jest dobra rozkminka, że José Rudini albo Szakal. Tu mamy Szako, to jest spoko opcja, tylko widzisz, to nie jest w tematyce konkursu. I ty chcesz mnie uwieść, no nie tematykę konkursu, tylko sprawdzimy. Dobra, to są rozkminki. Masz takie Lego mieć też. Było zajebiste. Logan w niemieckiej koszulce. José Rudini. A, Rudiger, proszę bardzo. No nieźle, tylko teraz pytanie, który to jest Logan, kurwa. A to nie jest ten pad z rękawicami do walenia konia, o którym gadaliśmy. Wiem, że to jest absurdalne, co teraz mówię, ale jak ktoś pamięta, była jakaś taka rozkminka, że będzie specjalne rękawice, wiecie, na roboczej ręce. I że ma się aplikacja do tego. Nie wiem, czy ktoś pamięta to. Kurwa, dziwnie to wygląda, jak ktoś tego nie pamięta. Nie było go na tej transmisji. I co słyszę teraz? A, jest Logan Cappuccino w budce. No ale tu wszędzie się postarałeś, że to jest tak, kurde, no... Okej. No,
graficznie, wiesz, jest graficznie. Okej. I to był Ratal. To był Ratal i jego obrazki. Teraz Radkie. Opis, link w pracy. Ze względu na to, że filmik za dużo waży, wrzuciłem go na YouTube, umieszczam link. Proszę o wiadomość, za to, czy wszystko działa. Kochani, tu jest grubo, tu jest Mock, czyli tu jest Lego. Jak tutaj ja dzisiaj 100 subów nie zrobię, to znaczy, ta transmisja jest słaba, ale tu mamy Benysa, tu jest na grubo. Witajcie, przedstawiam wam pracę, którą wykonałem razem z synem Filipem. Znajdujemy się w garażu Benysa. Na pierwszym planie mamy Logana z psem, którego kiedyś ukradli razem z chłopakami. Proszę, jakieś szczegóły. Tutaj mamy cheetah po przemalowaniu, mamy Warnera po wyłowieniu. Tutaj dalej mamy miejsce, gdzie można sobie spędzić czas w oczekiwaniu na auto, można sobie troszkę postrzelać. Można też pójść sobie drabinką na górę, pograć trochę na konsoli, zjeść pizzę. Pizza, po której boli brzuch. A tutaj znajduje się cała strefa tuningu i naprawy aut. Na wyłowiony, zobacz jakie szczegóły, zobaczcie jakie szczegóły, że on jest ułożony, glony są ułożone na nim. To trzeba mieć przekminkę. Święciliśmy około 20-25 godzin. Syn zajmował się układaniem wszystkich klocków, a ja całą resztą. Ogólnie tutaj do użycia wykorzystaliśmy karton, papier, no nie, to jest top jeden. I dużo dobrych chęci. Pozdrawiam. Ale to kto wygrywa? Bo to nie we dwójkę. No, to jest zajawka. To jest zajawka, to jest raz, a dwa mają pasję, bo składają razem, więc taki zestaw by do nich poleciał, to nie czujesz. Nie czułby się człowiek, wiesz, na pewno, w sensie, no, że ten zestaw by się nie zmarnował, wiecie o co chodzi. Tu by na pewno ten zestaw został dobrze spożytkowany. Dobra praca. Przechodzimy teraz do Przemka. Ja mam nadzieję, że jury tam bacznie obserwuje, bo trzeba tę większość prac potem złapać do kupy, tak? Żeby nam nic nie umknęło. Ja oglądałem to i to mnie, to mnie zaciekawiło. Siemanko, zgłaszam swój udział w konkursie Lego Legon Cappuccino oraz przesyłam wyrenderowane zdjęcia pracy wraz z plikiem do samego zestawu i figurki Logana oraz filmikiem, z którym opisuję, co i jak znajduje się w mojej pracy. Z góry przepraszam za niską, dobra, jakoś nie jest tragiczna, dobra, to jest nieistotne, jakoś nie musi być fajna. Ważne, że jest praca. Na początku może zobaczymy foty. Garnuch Jim, dobre odzorowanie na pewno. No ale zaznaczam, jakby to było na przykład zrobione w prawdziwych klockach, no wiadomo, że nikt tu nie jest takim mega kolekcjonerem, też tak konkursu zbytnio nie ogłaszałem. Ale coś takiego to od razu zwariowałby człowiek. Wiadomo, że to jest na kompie o wiele łatwiej, ale tak czy siak jest to ładnie zrobione, ładnie to wygląda. Na pewno można zamówić takie klocki, których on użył w tym programie, bo na tym polega ten program, że no, te klocki istnieją tak naprawdę, więc można to wszystko potem zamówić, tyle ile użyłeś i sobie to samemu zbudować, więc nawet całe to miasto i tak dalej. Dobra, są obrazki, dobra, przejdźmy do filmiku, co ma do powiedzenia nam. Jedziemy. 3 minuty. Siemanko, nazywam się Przemek i pragnę zaprezentować wam mój projekt, a w zasadzie to zestaw Lego o nazwie Garnuch Gym. Na naszej siłowni znajdziemy rozmaity sprzęt do różnego typu ćwiczeń. Zestaw Lego, bo to jak mówiłem. Jest to butterfly. Do rozpiętek. Zaraz za nią znajduje się stanowisko do podciągania się. Mamy dwie takie maszyny na siłowni. Znajdziemy... Rozkmijcie, że wbija ktoś na streama i myśli, co teraz pary z Platynow robi? Pewnie kurwa coś po starych jedzie. A my kurwa oglądamy zestaw klocków Lego, który zaprojektował mój widz o siłowni. Ja cię kręcę. Halo, przepraszam. Tutaj również 3 ławki do wyciskania leżąc. 3 stanowiska do martwego ciągu. 3 zestawy do, z hantlami o różnym obciążeniu, 6 ławek, 4 rowerki dobry oraz 3 bieżnie. W zestawie mamy również budynek, w którym znajduje się szatnia z szafkami i 2 ławkami. Ciekawe, czy jest otwarty, czy się otwiera. Chciałbym wam tutaj pokazać środka, jak to wygląda. Zrobimy sobie 45 stopni. Ula la. I wygląda to następująco. No, ciekawe. Troszkę zmienię ten sprzęt ze siłowni, ale wydaje mi się, że nie szkodzi. Widać to bardzo dobrze. W drugiej części budynku znajdziemy prysznicę. Ale drzwiczki mogłem inaczej 4. zrobić. Drzwiczki mogłeś... Otworzymy to na 40. Wiesz, jak kurwa już jesteś w komputery i tak dalej, widzę, że dorosły facet jesteś. No kurwa, takie wuchce do góry, to już fajnie jest cała praca, coś zabudować, zwykłe niebieskie drzwiczki wpierdolić. Ale no, ogólnie kozak. 5 stopni.
nie będzie tego tak dobrze widać, ze względu na to, że dach jest dość wysoko postawiony. Nie, no jest dobrze fest. A prysznice również są wysoko postawione, dlatego zerkniemy sobie od spodu. Znajdują się tutaj cztery prysznice. Najfajniejszym moim zdaniem motywem w zestawie są figurki. W tym miejscu steryt robi biceps. Łysy steryt. A pozostałe figurki prowadzą ze sobą dialog. Tutaj jest figurka Valerin, gościa, który potem dojechał Logana. Tam Logan. Jak dojechał? Logan nigdy nie dojechał nigdy w żadnym odcinku. Logana. O, i to jest dobry Logan, dobrze. Wydaje mi się, że jest odzorowana bardzo dobrze. A inspirację do budowy samej siłowni wziąłem właśnie z oto tego klipu. No, Valerii. Valerii. Wybałcie? A coś ci się nie podoba, kasztanie? O Boże. Czy ci się coś nie podoba, kasztanie? Uspokój się po pierwsze, popatrz kurwa. Ale to ja jestem cały czas spokojny, to ty zapowiedziałeś do mnie, nie pojebało mi się, ty zacząłeś agresywnie do mnie mówić. A co lubisz, małe dziewczynki? A dlaczego tak pytasz? Dlaczego? No to nie wiem, słodziutka, to tamto. No zagaduj, jestem uprzejmy. Ale to masz jakiś problem widoczny do mnie, coś cię musiało zaboleć. Ale co to w ogóle odzywki są, pojebało cię, my się w ogóle znamy, kolego? Trochę szacunku drugiej osoby. Śmieciu jebany. Co ty powiedziałeś? No słyszałeś przecież, powiedziałem, że jesteś śmieciem jebanym i że rucham cię matkę w dół. O Jezu, co byś kogoś dla dzieci, no! Mogę na siłę, do lekarza trzeba iść. Mogłeś ty pracować. Chciałbym mi do kasztania S-a. O Jezus. Oh yeah. O Boże. Jak widzisz, że się to cię potnę. Ale o Jezus, ty. O Jezus. Ale pojechałem, jak z głównym czy pojechałem. O Jezus, bo ty miał konkurs Lego, byś do mnie, wiesz, co ci tutaj praca zajebista. Jak można zauważyć, pies znalazł się tutaj kompletnie przypadkowo. To tak w roli zakończenia. No wolik zakończenia. Za uwagę. Pozdrawiam, pozdrawiam. No dobra praca, bardzo dobra praca. Świetnie to wygląda, profesjonalne podejście. Na pewno trzeba to zrobić ukłon za profesjonalne podejście i też prostotę, a zarazem dobre odwzorowanie. Bo jest to, można powiedzieć, prosta praca, tak? A zarazem są te detale, szczegóły. No nieźle, no nieźle. Bardzo dobre, bardzo dobre. Wow, aż się zdziwiłem. Norbert, to był Przemek, teraz Norbert. Sławko, jak ktoś to mi poprawia, czy dobrze klikom. Co my tu mamy? Tu mamy wykonanie w programie graficznym napad na bank. Napad na bank, kochani. Ha, całkiem nieźle, tutaj kasjerzy są zastraszeni. No, nie wiadomo, wiadomo, fajnie odzorował. Jest Logan Cappuccino, to chyba on. Dużo pieniędzy w skarbcu. No to jest napad na bank zamaskowany, to pewnie będzie Flintstone i Eddie Carbon. A żeby ułatwić nam dedukcję, przeczytamy sobie opis oczywiście o tej pracy. Witam serdecznie, mój projekt procesowany napad na Flecka Bank z GTA 5 z Loganem w roli głównej. Pozdrawiam, pozdrawiam serdecznie. Tak jest, to jest napad, od razu rozpoznałem, że napad na bank. Niezły wjazd. Tu mamy też Logana ujętego, który podchodzi do ekspedientki i pewnie jej wygraża, żeby wypłaciła mu siano. Całkiem jest to praca, bardzo ładna. Dziękuję ci oczywiście za podesłanie tego, no i na pewno jesteś tutaj w top 20 zainteresowanych, a sporo tu jest też do wygrania, sporo jest do zgarnięcia. Co przygotował dla nas Marcin? Tych prac jest sporo i Marcin przygotował wizualizację graficzną furgonetki Logana, którą oglądaliśmy w pierwszej pracy. Zobaczmy na to fajne wykonanie, przemyślane jest to. Widzimy Logana z tyłu, tutaj ona miała z tyłu szybkę. Chyba kurka nie miała szybki, ale to jest też swoje tutaj ogarnięcie. Zobaczymy też opis na szybko robione w programie Studio 2.0. Jest to food truck Logana, w którym sprzedawał swoje taco. Tak jest. No ale tutaj też, wiadomo, na szybko, ja myślałem, że tu posiedziałeś trochę nad tą pracą. Tak czy siak, oczywiście dziękujemy za przesłanie tego wytworu. Nie chciałoby się powiedzieć wysrywu, ale Kacper skonstruował... Zobaczmy, co skonstruował Kacper. Bean Machine, kurka woda, ty! Miniaturka Bean Machine! Motocykl Logan Cappuccino. Opis. Kawiarnia Beach Machine, którą przyli gangsterzy z grupy przestępczej Złą Gang. Zdjęcie zrobione tuż po udanej akcji skoku na warzywniak. Oh yeah, that's how fucking poppin'. Yeah. Zapraszam cię na pierwszy odcinek od Claycastu, mordzia. Co my tu mamy? Aha, on tu połączył to z grafikami. Tutaj siedzą gangsterzy, to jest chyba Flintstone. LO Double Muffin G, to są w ogóle ustawione jeszcze opcje graficzne połączone z wizualizacjami ze zdjęć. What the shit, niezłe. Moim zdaniem jest to mega przekminione. Fajne jest to, moim zdaniem, praca awangardowa. Jest to, można powiedzieć, jak muzyka alternatywna. To jest alternatywna sztuka, którą mało ludzi zrozumie. To jest miniaturka tego całego w ogóle budynku. Zobaczcie, jest to, wiecie, coś takie, wiecie, ta latarnia symbolizuje tą całą ulicę, ten cały narożnik. Ja to kupuję. Bardzo ciekawa praca, no i wykonana z własnych klocków. Mamy teraz Jakuba, który przygotował dla nas pracę graficzną. Szanowny organizatorze konkursu, z ogromną radością przesyłam moją grafikę konkursową do państwa konkursu. Nazwa mojej pracy konkursowej to Japanese Style LOG, nawiązane do jednego z outfitów, wykonano z Mecha Bricks. Pozdrawiam, Kubuś.
Oh yeah, to niezły Japanese style, tu mamy napis LOG, akurat są drzwiczki, okienka, no i oczywiście legendarne kimono. No, Kubuś się postarał. Niezły Japanese style, oczywiście jest to wykonane w programie. No, solidny kandydat, żeby gdzieś tam się otrzeć o ten cały peleton. I zobaczymy dalej, bo to musimy zapamiętać, która jest która, potem będę musiał wam szybko jeszcze raz pokazać. To był Jakub, teraz mamy Gracjana. Gracjan przekonał... O kurwa, co odwalił Gracjan? Cześć, moja praca przedstawia otwarcie Logan Race Center, którego mogliśmy śledzić z jednej z transmisji. No właśnie tutaj bardzo fajnie, ale właśnie Logan tak naprawdę nigdy nie zrobił otwarcia tego przytułku. Ale już widzę koncepcję super. Starałem się na nią chwycić kilka charakterystycznych elementów. LRC takie jak automaty do gier, szklany stół wykonany z silnika, kaski, odzież, opony czy też chemia do aut. Niestety przez brak wielu potrzebnych elementów powierzchnia sklepu musiała być mniejsza niż planowałem. Przez to nie wszystkie elementy się zmieściły oraz niestety musiałem lekko zmienić rozmieszczenie niektórych obiektów. Pozdrawiam. Okej, okay. Mamy tu szczura, mamy Logana cappuccino, mamy tutaj sklepik, mamy wejście z dwoma drzwiczkami. Jest oczywiście ferrarka, jest oddanie klimatu, LRC napis. Zgadzałoby się, jest miniaturowość tego wszystkiego. Kolorystyka się zgadza, fura się zgadza, dobrze zrobiona. Środek się zgadza, są elementy, są detale, a my lubimy detale. Zgadza, dobrze przykminione stroje, fajnie, dobrze, to mi się podoba, fajnie. To jest tak zrobione schludnie, z chęcią. Tak, to jest dobry zawodnik, aktualne, zgadzałoby, mega roleplayowo się zgadza. No kurczę, Molek, to nie będę ukrywał, mocny zawodnik. Oczywiście, jak to się mówi, ta skala, tak? Że samochód jest większy od budynku i tak dalej, no czasami takie rzeczy się dzieją, ale koncepcja fajna. Koncepcja fajna, na pewno top 3, można go gdzieś tam postawić koło faworytów. Tak, to jest dobre, fajne, schludne, super praca. I to był Gracjan, a teraz Grant przez 2A. Logan Cappuccino, specjalista z prowadzeniem na Smoke Gang. Patrzcie, jakieś koncepcje. Ja tu nawet jestem w tym filmie. Opis. Szanowny panie, proszę przedstawić swoją pracę do konkursu Leo Cappuccino. Cały model został stworzony przeze mnie, zarówno Hotel Ocean Drive z otoczeniem, jak i pokój streamera. Opis streama. Akcja rozgrywa się w Vice City. Może nie będziemy czytać, co się dzieje, tylko... No może najpierw oglądnij może. Tak, właśnie, pierwsze oglądnę, bo to opisuje, co się dzieje. Halo? Co jest kurwa? Ja to nagrałem, jestem w tym filmiku, co jest kurwa? O kurwa! Wyroki ulicy kurwo! Jestem jajlotyn, kurwa jajlotyn, nic wam nie powiem, nic wam kurwa nie powiem. Nic nie powiem, ty jebana pało. Bierzcie mnie kurwa do więzienia, nawet do najgorszych kurwa. Nic wam nie powiem, inspektorze zajebany. Ja cię kręcę, co tu się... To jest dojebane. Dobre fest. Zajebiste. No wiadomo, mało tych klocków Lego został tutaj to zrobione, świetne. Jako, no wiadomo, temat Logana Cappuccino może nie był został wyczerpany. Jak jeszcze raz? To zobaczcie. Nie, no nie będzie jeszcze raz, bo... A, jest niepubliczny, ale macie link. Wyślesz link na czacie Sławko, im przyspamujesz? Tak, pewnie, no. Dostaniecie zaraz linka. Dobre fest. Łapa leci w górę. Tylko jak mówię, nie było elementu Lego, ale no sam, no zrobiłeś robotę. Panowie, jeśli chodzi o content na streamie, no to tu... Jak ludzie mówią jeszcze raz, no to było złoto. Świetnie zrobione. Wszystko tam się zgadzało. Mnóstwo absurdu. Dajcie link na czat. Jak nie było? No było Lego, no to... No wiesz, Logan był Lego. Wiadomo. Spoko. Wy pewnie chcecie już bardzo pierwsze miejsce dawać. Na spokojnie. No świetne, dokończmy ten opis. Czas renderowania animacji to okurwa się 4 godziny. Powiedz, jeśli nie uda mi się zdobyć żadnej nagrody, to się opowiem tylko wirtualny autograf w profilu społeczności stream. To na pewno, oczywiście po streamku. Profil Twitch, to ci mogę nawet reklamę zrobić. Profil Twitch, jeśli streamujesz do Granda,
Grand, powiem szczerze, wiesz, prace, które są wykonane z Lego, zawsze będą dla mnie faworyzowane i tak dalej, ale możemy się skontaktować i co inaczej na pewno wynagrodzić to. Albo po prostu coś dogadać się, bo też mam jakiś pomysł na jakieś animacje. A wspomniany zapał plus to możemy zrobić wielkie rzeczy. Tak czy jak super praca, na pewno zajebisty klimat. Zrymował Beret i to była twórczość Granda przez 2N. Jesteś na czacie? Jest Grand na czacie i ma nawet pucharek. 12 miesięcy suba co najmniej gość ma. Bro, świetnie. No, powiem wam, że to była taka praca, że trochę nam poresetowała głowy i jestem pewny, że nie, jak was zapytam, co zrobił Ratal albo Stare Mleko. Szymony pamiętamy, bo on furgonetkę zrobił, ale pewnie wiele osób byście zapomnieli, tak? Bo tak poresetował głowę. Ale spokojnie będę szybko przypominał w ten sposób, żebyśmy sobie przypomnieli co i jak, jakby, żeby sobie jury wyskalowało. Dobra. Ale przed nami jeszcze 3 ostatnie konkursowe prace i zobaczymy, co tam się kryje, bo to może być dopiero początek super. Okej, pomysł na stworzenie Logana. Jeśli ktoś zna się na Lego i tak dalej, to może te rzeczy rozpoznać. Zobaczymy. Logana i George'a, z tego co widzę. Witam szanowne jury. O, proszę bardzo, już zwrot do jury. To się szanuje. Jako moją pracę konkursową stworzyłem 2 zestawy Lego. Są to modele postaci ze świata Logana Cappuccino, inspirowane moją ulubioną serią Lego, jaką są Brickheady. Modele to nie wszystko, ponieważ zaprojektowałem do nich zarówno instrukcje, jak i pudełka. Także zestawy są gotowe na półki sklepowe. Obecnie są to tylko wygenerowane komputerowe modele, lecz jeśli udałoby się zwyciężyć w konkursie, to by znaczyło mu swoje środki, aby osobiście skompletować zestaw. No tylko, że do wygrania nie ma pieniędzy za zestawy Lego, więc mógłbyś sobie kurwa zbudować taki. Ale dobra, łasa na kasa, to mi się podoba. W pliku zip podsyłam ci wszystkie potrzebne pliki, tak jak instrukcje, radery, postaci, pudełka. Tak, a potem mi wydupcie całe rzeczy, pliki z dysku. Chłopaku, wy lepiej zdjęcia dawaj mi, to nie świruj z plikami. Ładnie zrobione. To jest chyba George Flintstone. Siwe boki, bokobrody. Ma ze sobą kosę, jego oczywiście atrybut, bo na serwerze nie może się dorobić niczego lepszego. Okej, to by się zgadzało. I tu mam pewnie animację budowania. Oczywiście gifek. Super sprawa. I mamy też oczywiście instrukcję. Przechodzimy teraz do Logana Cappuccino. A, oni są we dwójkę. A ja mam wędkę? Grand Theft Auto, okej, okay, fajny pomysł, na pewno. Powiem wam, że to jakbym coś takiego zobaczył w sklepie na przykład, że inspirowany Loganem Cappuccino, to bym się rozpłakał. Lego inspirowany Loganem Cappuccino. No jest potencjał, no. Dobra, wiadomo, że nigdy to nie będzie miało miejsca. Lecimy dalej. No spoko, jest wędka. Jest oczywiście animacja budowania się Logana Cappuccino. Czyli można to stworzyć tak naprawdę, to istnieje. I sam Logan. Zajebiście. Można takiego fejka pierdolny na Instagramie, że niedługo w sklepach. Czy pewnie by mnie zamknęli za takie coś? Za taki żart? Bo już nie wiem, czy można w tym internecie żartować. Dlatego już nie wiedzą starych, bo to już nie wiadomo, ktoś powiesz, kurwa. Tak zafejkować, na przykład pójdzie to wiralem, ludzie oszaleją i Lego, ty, to niby żart, ale to idzie. Możemy zrobić twoje Lego, ja poważnie? To zróbmy to, spełnimy nasze marzenia. Okej, okay, całkiem nieźle, fajnie, fajna koncepcja, fajny pomysł. Praca PNG i to jest Logan. No, powiem ci, znaczy Logan. Spoko, Switch, to może być, nie, to jestem ja. Niezła, niezła praca. Widzę gdzieś tam cię w top 20 na pewno. No i na końcu Anabef. Co my tu mamy? Opis. Na zdjęciu z 4 figurkami prezentuję od lewej. Don Boss Logan Cappuccino, jajecznicą głowy Eddie Carbon, dziadyga George Flintstone i adwokacina Felipe Montes. No i proszę bardzo. A w tle mapy mały wycinek Logan Race Center oraz drugie fury, na które może kiedyś z Logan zarobi. Niestety nie wiem, jak odwzorować wnętrza LRC w całości. Zobaczymy. Jest Logan Cappuccino, zgadza się. Jest jajecznicą głowy. No kurwa, Carbon 1:1. Flintstone, no, powiem ci, że dobrze siedzi. Montez rudawy, ale pewnie nie miał tutaj perułeczki, ale okej, okay, garnitur się zgadza. Burger podawany, tutaj George obsługiwany, mechanik, nieźle, znaczy RC. Drogie fury, chyba nawet dobre odzorowanie, bo oni mogą wejść. Jajecznica głowy z Montezem, no fajnie zrobione i na pewno fajne odzorowanie Logana, że jest rudość i oczywiście jego prawdziwy styl. I to była praca oczywiście nikogo innego jak Anabefa. Wow! Która praca podobała się najbardziej? Tu macie też opis pracy. Render, co wam głowy rozdupcy. No tu macie głosy, możecie głosować. Ja zagłosuję na pewno na furgonetkę z Lego, która jest zbudowana. Na pewno warsztat Benesa sobie zagłosuję. No i render był też dobry, ale myślę, że siłka naprawdę spoko też się prezentowała. No on tylko 3 głosy. Showreel z Ulst. Ojciec z synem Radkiem, tak. A Logan na siłowni. No bo to niech dobrze, dobrze. Zobaczymy. Sebastian K. 4 głosy, Marcin 14, Norbert,
A, czyli super, czyli kolegów pewnie zapraszają, żeby głosowali, to mi się podoba. Czeka widzów, ale 1500 to boty, stary. To wiesz, to są ludzie, którzy mają po 40 lat, siedzą z kubkiem herbaty i oglądają to i wiesz, nawet nie czatują. Nie mają konta, w sensie mają konto od kilku lat, ani tekstu nie napisali na czacie. Mówię ci, słowo rowera Błażeja. Zaufaj mi. No, nieważne, ten samochód niebieski, co w nim jeździ, co go składałem. Grac David Brickhead za ten profil, ten projekt graficzny. Leci to do ciebie, ja już to odkładam. Wyślijcie go złożonego oczywiście w pudełku, z całą instrukcją, całym zestawem. Jako wyróżniam twoją pracę. David Brickhead. Dobra, czyli mamy Radki, Przemek, Szymon S, Sitsu i Gracjan, tak? Tak jest, Radki, Przemek, Szymon S, Sitsu, Gracjan. To jest finałowa ankieta, która teraz się pojawi na czacie. O, właśnie tak, która praca podoba ci się najbardziej? Głosujcie. Grand Runner, czy jest Grand na czacie? / VIP, Grand. On ma taki nick? Użytkownik Grand został VIP-em na tym kanale. To nie ten. Grand, tylko na końcu jeszcze podłoga chyba. Aha, dwie podłogi. No to chuj, Mac, ktoś tam ma VIP-a. Dobra, masz kolejny. Ej, to jak tam ten UnVIP? Grand podłoga też nie ma czegoś. O, jest, takiego. Usunąłem. Co? Grand przez 2A i podłoga. Kurwa, któremu teraz dałem? No znowu jakiemuś innym. Zobacz teraz. Dobra, to ten. Wyróżnienie, na mailu się oczywiście skontaktujemy, bo można coś podziałać. Bo ja mam też pomysł na takie, jakby na streamie graficzki mieć. Kiedyś tacy widzowie robili takiego, wiecie, dużego mnie, takiego, tą kulkę, kurwa, z dużym nosem. You know, takie coś porobię, takie przerywniki na streama, albo że stream się za chwilę zaczyna. I tam fajnie ci to wyszło z tym pokojem i coś można podziałać. Tak czy siak, Grant, gratulacje. No i mamy tą ankietę, możecie głosować, która praca wam się podoba najbardziej. Radki, ojca, synem, Przemek, siłownia, Szymon S, Sitsu, log na siłowni, Gracjan z LRC. Ja myślę, mi ten Gracjan LRC wpadł w oko i zagłosuję sobie na niego. Dla furgonetki poleci zestaw, dla Sitsu log na siłowni i dla Gracjana. Dla wszystkich, kurwa, z tych pięciu leci tak zestaw. Tak czy siak, moim zdaniem będzie najuczciwiej. Bo budujecie też z Lego, macie Lego zestawy, więc pierwsze miejsce leci dla Radka, ojca, synem. Drugie miejsce jest to Rander siłowni, Szymon furgonetka, czyli ta pierwsza praca, która wpadła w oczy, w oko, to jest trzecie miejsce. A dwa pozostałe to są nagrody pocieszenia dla Sitsu i dla Gracjana. Jest to też oczywiście forma zestawiku. Oczywiście miejsca, można powiedzieć, symbolizują wielkość albo wiecie, większy będzie trochę zestaw, tak? Czyli pierwsze miejsce leci kanoniera Republiki, a z Przemusiem i z Szymonem S chciałbym skontaktować się mailowo, bo możecie dostać ode mnie moje zestawy, które mam, jeszcze nie złożone, na przykład Lamborghini białe, które mieliśmy składać na streamie, albo sobie sami coś wybierzecie, co może macie na oku, na widoczności, wybierzecie sobie po prostu zestaw ze stronki Lego, przynajmniej mi będzie łatwiej wybrać, ja wam to po prostu zamówię, polecie to do was, ale to oczywiście wszystko przy kontakcie. Tak jest i nawet mamy końcówkę ankiety. Radki, ojca, synem, brawo serdecznie, klap, klap, klap dla zwycięzców. I proszę, będę się odzywać do was mailowo na te maile, z których wysłaliście pracę. Dostaniecie ode mnie wiadomość i z prośbą o adresy. Ale to jest wszystko wiadomości. Wszystkim na pewno chciałbym też podziękować Sławkowi i przede wszystkim on, można powiedzieć, zajął się organizacją tego konkursu i ogarnianiem tego. Dlatego to wszystko tak sprawnie poszło i on się pewnie z wami, w sensie on mi poda te wszystkie maile i ja się będę z wami kontaktował. Pewnie tak. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję, Radki, widzę, że też jesteś na czacie. Wiadomo, były tylko trzy miejsca, ale ze względu na zaangażowanie, że rzeczywiście ludzie zbudowali, a wydaje mi się, że był bardzo różny wiek ludzi zaangażowanych w ten konkurs, dlatego rozmiękło mi trochę serce i te dwa zestawy można więcej dorzucić z własnej kieszeni, z waszej kieszeni.